pierwsze 100 dni pokazało, że udało się wdrożyć rozwiązania, których nie można było z wielu powodów przeprowadzić przez ponad 20 lat. Zawsze metropolię porównywałem do takiego narzędzia, które ma służyć poprawie jakości życia mieszkańców. Do tego, żeby mogli tutaj lepiej, wygodniej żyć, pracować, poruszać się transportem, komunikacją miejską. To wszystko jest jeszcze przed nami, ale pierwsze efekty pokazują, że można, że wyzwoliły się ogromne pozytywne pokłady takiej dobrej energii do współpracy i te rzeczy, które wcześniej były niemożliwe, w tej chwili stały się po prostu możliwe dla dobra mieszkańców.